Z Księgi sędziów. Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana. I Pan wydał ich na siedem lat w ręce Madianitów. A ręka Madianitów zaciążyła nad Izraelitami. Także przed Medianitami kopali sobie schronienia w górach, jaskinie i miejsca obronne. Zdarzało się, że ledwie Izraelici, co zasiali, Przychodzili Madianici i Amalekici oraz lud ze wschodu słońca i napadali na nich, a rozbijając obozy naprzeciwko nich, niszczyli plony ziemi aż ku granicom Gazy. Nie pozostawiali Izraelowi żadnych środków do życia: ani owiec, ani wołów, ani osłów. Zjawiali się bowiem wraz ze stadami i namiotami, a przychodzili tak tłumnie, jak szarańcza. Liczba ich i wielbłądów była niezwykle wielka. Tak wpadali do kraju, aby go pustoszyć. Madianici wtrącili więc Izraela w wielką nędzę. Poczęli zatem Izraelici wołać do Pana. A oto przyszedł anioł Pana i usiadł pod Terebintem w Ofra, które należało do Joasza z rodu Abiezera. Gedeon, syn jego, Młócił na klepisku zboże, aby je ukryć przed Madianitami. I ukazał mu się anioł pana. Pan jest z tobą, rzekł mu, dzielny wojowniku. Odpowiedział mu Gedeon: Wybacz, panie mój. Jeżeli pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza? Gdzież są te wszystkie dziwy, o których opowiadają nam ojcowie nasi, mówiąc: Czyż pan nie wywiódł nas z Egiptu? A oto teraz pan nas opuścił i oddał nas w ręce Madianitów. Pan zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do niego: Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Czyż nie ja ciebie posyłam? Wybacz, panie mój, odpowiedział mu: Jakże wybawię Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manassesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca. Pan mu odpowiedział: Ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Madianitów jak jednego męża. Odrzekł mu na to: Jeżeli darzysz mnie życzliwością, daj mi jakiś znak, że to ty mówisz ze mną. Nie oddalaj się stąd, proszę cię, aż wrócę do ciebie. Przyniosę moją ofiarę i położę ją przed tobą, a on na to. Poczekam tu, aż wrócisz. Gedeon, oddaliwszy się, przygotował koźle ze stada, a z jednej efy mąki, psaśne chleby. Włożył mięso do kosza, a polewkę do garnuszka, i przyniósł to do niego pod terebint i ofiarował. Wówczas rzekł do niego anioł pana. Weź mięso i chleby przaśne, połóż je na tej skale, a polewkę rozlej. Tak uczynił. Wówczas anioł Pana wyciągnął koniec laski, którą trzymał w swym ręku, dotknął nią mięsa i chlebów przaśnych i wydobył się ogień ze skały. Strawił on mięso i chleby przaśne. Potem zniknął anioł Pana sprzed jego oczu. Zrozumiał Gedeon, że to był anioł Pana, i rzekł: Ach, panie, panie mój, oto anioła pana widziałem twarzą w twarz. Rzekł do niego pan: pokój z tobą. Nie bój się niczego. Nie umrzesz. Gedeon zbudował tam ołtarz dla pana i nazwał go Pan Pokój.